Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Dzisiaj szybciutki, króciutki filmik, gdzie znaleźć ulepszenia klasy S do naszego egzokombinezonu. Oczywiście mówimy tu o S-kach, nie o nielegalnych ulepszeniach, których szukamy na stacjach pirackich. Także, nie przedłużając, przejdźmy od razu do rzeczy. Oczywiście wszystko dzieje się w galaktyce Euclid, w pierwszej galaktyce, w której wszyscy się pojawiamy po starcie gry. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, jak znaleźć portal, czy jak uzyskać wszystkie glify w miarę szybko, na jednym z moich filmów jest to pokazane, także spokojnie możecie sobie podejrzeć. System Kusza, planeta Aliendavg. Teraz tylko musimy udać się na stację. Ciekawe, gdzie mi statek. O. No tak się rozglądam, sporo bojek jest, to znaczy, że albo wszyscy tutaj przylatują po moduły, albo jest w tym systemie coś ciekawego jeszcze. No ale nas w tym filmie interesują ulepszenia do egzokombinezonu, także poszukajmy ich sobie. Dodatkowo może na końcu filmu skoczę do swojej osady. Widzę, że jest duża aktywność strażników. Zobaczymy, czy naprawili Minotaura, czy będzie walczył ze strażnikami atakującymi osady, ponieważ jak dotąd ich ignorował. No i oczywiście do handlarza technologii lecimy. No i co tu mamy? Moduł ochrony przed toksycznością, moduł ochrony podwodnej, moduł ochrony przed radiacją, moduł tarczy, moduł ruchu i moduł ochrony cieplnej. Także całkiem sporo tego. Oczywiście wszystkie klasy S inne nas nie interesują, jest to naprawdę bezcelowe kupowanie niższych tak naprawdę. Dobra, teraz wrócimy sobie do portala i skoczymy do drugiej miejscówki. I lecimy
do miejsca, gdzie zdobędziemy pozostałe ulepszenia potrzebne do egzokombinezonu. Planeta Arrakis, system Kaitan. Tak samo zasuwamy na stację kosmiczną. Tak jak wspominałem w poprzednich filmach z tej serii, jeżeli potrzebujecie 2-3, co tu tak trzęsie, 2-3 ulepszenia danego rodzaju, wystarczy zakupić, przeładować save'a i sprzedawca będzie miał je na powrót. No i co my tu mamy? Moduł ochrony cieplnej, moduł podtrzymywania życia, moduł ochrony podwodnej i moduł ochrony przed toksycznością. A jeszcze mam mody z poprzedniego filmu. Jak widzicie, dwa z tych modów, moduł ochrony podwodnej i moduł ochrony przed toksycznością, się powtarzają, występują w obu tych miejscówkach, także żebyście nie strzelili gafy, nie kupili 6 bez sensu. No i generalnie dwoma skokami mamy załatwione wszystkie ulepszenia do naszego egzokombinezonu. Także sprawdźmy sobie jeszcze tylko osadę, czy naprawili Minotaura, czy nasz minionek ciągle będzie się opierał i nie będzie chciał walczyć za nas podczas ataku na naszą osadę. Dobra, my jesteśmy. Strażnicy są. Minotaur jest. No ale jak widzicie, ciągle ignoruje strażników. Jakoś nie zamierza z nimi walczyć. Także normalnie podczas gry jak najbardziej Minotaur walczy, pomaga. Podczas ataku na osadę, no niestety, strzela focha.
musimy sobie radzić niestety sami. Tak swoją drogą wydaje mi się, że strażnicy, którzy atakują naszą osadę, jest skalowany ich level, ponieważ są znacznie silniejsi niż zwykli strażnicy na planetach. Nie żeby nie do pokonania czy coś. Wiadomo, zawsze możemy się w razie gdyby było krucho schować w budynku. Wtedy one głupieją, dają nam czas na zregenerowanie tarczy. Się podładujemy i spokojnie wtedy możemy powrócić do walki. No i to by było na tyle. Pamiętajcie też, zawsze jeżeli słabo starczą, możecie podnieść którymś z beczek pozostawionych przez strażników. Nie dość, że dostaniecie dzięki temu amunicję, to też trochę podładuje wam tarczę. Także co? Nasz minionek ma focha na tych strażników i ich nie leje. Ale jeżeli już wdamy się w walkę ze zwykłymi strażnikami, jak najbardziej jest pomocny. No dobrze, miało być króciutko, jest króciutko. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, na razie.